Uprawy wertykalne to jest nowość na całym świecie. One rozwijają się od jakichś, powiedzmy, 10 lat, a jednocześnie rozwijają się bardzo intensywnie. Od Azji po Stany Zjednoczone, dlatego że odpowiadają na wiele naszych potrzeb. Bo czego chcemy od jedzenia? Chcemy, żeby było dostępne, żeby było zdrowe i żeby było smaczne. I uprawy wertykalne to wszystko zapewniają. Mówimy tutaj o zamkniętych pomieszczeniach i o kontrolowanych warunkach. Dzięki temu możemy stwarzać roślinom idealne warunki do wzrostu. One dzięki temu rosną szybciej, rosną piękne i smaczne. Rośliny z takich upraw mają takie same wartości odżywcze, jak gdyby rosły na polu, a czasem nawet lepsze, bo są chronione przed kwaśnymi deszczami, przed spalinami. Mamy tutaj pełny wpływ na to, co się z rośliną dzieje. Jak to robimy? Na przykład przez kontrolę światła. Nasze światło ma odpowiednie spektrum, takie jak gdyby to było światło słoneczne, ale możemy go używać przez 16 godzin, a nie przez 8. Tak samo jeśli chodzi o nawadnianie, to my sterujemy tym, kiedy, jak dużo wody dostaną rośliny. I tak samo jeśli chodzi o nawożenie, natężenie CO2 w powietrzu, wilgotność i temperaturę. Jeśli chodzi o rośliny, które mamy teraz w ofercie, to jest to 12 gatunków mikroliści. Mikroliście to są już nie kiełki, jeszcze nie dorosłe rośliny. Tutaj mamy na przykład mikroliście brokuła. One dobrze wyglądają, są trochę większe niż kiełki, mają więcej smaku niż kiełki i mają mnóstwo witamin i mikroelementów. Często nawet kilkanaście razy więcej niż dorosłe rośliny. Jednocześnie, poza mikroliśćmi, pracujemy też teraz nad ziołami i nad liściastymi warzywami w stylu sałaty czy rukola. To, co jest dla nas ważne, to to, żeby maksymalnie ograniczać jednorazowy plastik. Dlatego my uprawiamy nasze rośliny w biodegradowalnych doniczkach, na takim podłożu, że można potem wszystko po zjedzeniu wyrzucić do śmieci bio. I też dowozimy je do sklepów bez żadnych jednorazowych opakowań plastikowych. A za chwilę, do tej pory mieliśmy drewniane patyczki, na których są nadrukowane kody kreskowe, a za chwilę wprowadzimy takie opakowania, jakie znamy pewnie z innych ziół w doniczkach, tylko że ze specjalnej celulozowej folii, która się rozkłada nawet w domowym kompostowniku w ciągu 8 miesięcy. Jeśli chodzi o to, jak i do kogo sprzedajemy nasze produkty, to z jednej strony sprzedajemy je do restauracji, a z drugiej strony do klientów indywidualnych na ogół poprzez sklepy. Mamy nasz sklep online, ale głównie jesteśmy dostępni na przykład w 5 sklepach Carrefour w Warszawie. Tam dla tych sklepów zbudowaliśmy też takie sklepowe farmy wertykalne, które automatycznie podlewają i naświetlają rośliny i dzięki temu one zachowują świeżość co najmniej tydzień. Jednocześnie jesteśmy też dostępni w paru warzywniakach online, no i za chwilę już będziemy dostępni w kolejnych dużych sklepach. Poza uprawą świeżej zieleniny, my produkujemy też rozwiązania technologiczne. Na przykład różnej wielkości farmy wertykalne. Od takich rozwiązań możemy to zbudować dla kogoś na zapleczu albo w podziemiu, na przykład dla dużego hotelu, który chce mieć przez cały rok wysokiej jakości swoje produkty. Ale też budujemy mniejsze farmy, na przykład dla szkoły na Śląsku, dzięki czemu uczniowie będą mogli sami uprawiać sobie zioła i mikroliście, które będą częścią ich obiadów. Pozytywny wpływ na świat jest dla nas jedną z motywacji do tego, żeby rozwijać farmy wertykalne. I ważnym elementem tego jest też ograniczanie śladu węglowego. To, co farmy oferują, to są całoroczne uprawy turbo lokalnie. Przez turbo lokalnie mam na myśli to, że jesteśmy teraz na Mokotowie i w związku z tym nasz łańcuch dostaw do sklepów w Warszawie to jest około 13 km na ogół. Jeżeli porównamy to z innymi produktami, które są dostępne w części spożywczej różnych sklepów, to one na ogół przywędrowały do nas albo z drugiego końca Europy, a czasem w ogóle z innego kontynentu. Więc to istotnie zmniejsza ślad węglowy produktów. Praca w startupie to jest dość specyficzna sytuacja. Mamy tutaj z jednej strony ogromną dowolność i zmienność i kreatywność i każdy z nas ma na sobie mnóstwo odpowiedzialności i różnorodności. Jednocześnie mamy też dużo chaosu, dużo niepewności, więc to jest tak, że
są ludzie, którym to odpowiada i są ludzie, którzy dzięki temu mają więcej energii i wstają do pracy z zajawką, są ludzie, których to drenuje. Jednocześnie u nas dochodzi jeszcze ten aspekt, że to jest startup, który jest nastawiony bardzo mocno na impact, na pozytywny wpływ na świat, więc to też jeszcze jest kolejnym czynnikiem, który wpływa na nasze funkcjonowanie. Na pewno jeśli chodzi o rozwój kompetencji i umiejętności, to on jest wszechstronny, bo nasza strategia, którą tworzymy, jest z góry tworzona z założeniem, że ona się w ciągu następnych miesięcy prawdopodobnie parę razy zmieni. I co za tym idzie, nasze umiejętności i to, co robimy, też cały czas się to gdzieś tam zmienia. Wymyślamy nowe kierunki rozwoju i zaczynamy się rozwijać w danym kierunku. Więc chyba taką główną umiejętnością i kompetencją, której potrzeba w startupie, jest elastyczność.